Tradycyjnie w pierwszą niedzielę po świętach wielkanocnych przy pomniku w Smykowskim Lesie odbyła się msza polowa w intencji zamordowanych podczas pacyfikacji Królewce i Adamowa. Warto przypomnieć, że w dniach od 6 do 8 kwietnia 1940 roku hitlerowcy zamordowali 104 mężczyzn ze smykowskich wsi. Na mszę świętą celebrowaną przez proboszcza parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Miedzierzy, księdza Dariusza Maciejczyka i wikariusza księdza Damiana Zalewskiego przybyło wielu wiernych z naszej gminy. Mszę poprzedził apel poległych, a obchody uświetniły występy zespołów Smykowia i Królewiaczki. Panie, zmiłuj się. Podczas wydarzenia obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych, starosta konecki Grzegorz Piec i wójt gminy Smyków Jarosław Pawelec. W organizację obchodów 82. rocznicy pacyfikacji Królewce i Adamowa zaangażowały się także jednostki OSP z terenu naszej gminy. Frekwencja mieszkańców podczas uroczystości była niesamowita mimo niezbyt sprzyjającej pogody, co świadczy o tym, że w gminie Smyków bardzo silnie zakorzenione są patriotyzm, duma z naszych przodków oraz potrzeba upamiętnienia bohaterów ojczyzny. Po mszy wójt Smykowa podziękował zgromadzonym za obecność na niezmiernie ważnej dla lokalnej społeczności uroczystości. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. Przede wszystkim chciałbym podziękować mieszkańcom. Ważnym punktem obchodów było też złożenie wieńców pod pomnikiem przez przybyłe delegacje. Przedstawicieli mieszkańców Królewca, przedstawicieli mieszkańców Adamowa, Szkoły Podstawowej w Królewcu, Szkoły Podstawowej w Miedzierzy, Przedszkola w Smykowie, Stowarzyszenia Śladami Hubalczyków, Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Smyków, Urzędu Gminy w Smykowie i starosty koneckiego Grzegorza Pieca.